Elo. Mam mało wesołą wiadomość. Zbanowali nam grupę. Dostaliśmy tylko taki komunikat. Grupa Klub Sympatyków Łysego została wyłączona, ponieważ nie spełnia standardów społeczności. I tyle. Problem jest taki, że od jakiegoś czasu usuwało nam posty z grupy, ale nie mogliśmy podejrzeć, co to były za posty i jakie wytyczne one rzekomo łamały, więc no nie mogliśmy przyjąć żadnego klucza, żeby coś z tym zrobić. I no skończyło się tak, że nam ją wyłączyli, słuchajcie, Klub Sympatyków Łysego nasz. Będziemy oczywiście rozmawiać z Facebookiem, żeby spróbować ją przywrócić, ale w razie czego zakładamy nową grupę. Link do niej w opisie. Dołącz sobie już teraz, żeby nie przegapić. Odrodzeni sympatycy Łysego może nazwiemy, o, tak jak byli odrodzeni hajsownicy Gimpera. Nie pozwolimy zamknąć sobie ust, nie możemy spewuenić, tak jak spewuenił PWN. Konkurs na młodzieżowe słowo roku 2020 anulowany. Wyniki nie będą ujawnione, kapituła sobie powiedziała, że im się nie podobają te słowa, więc więcej ich nie opublikują. Natomiast dziwnie się zachowali, bo w tym samym oświadczeniu podali dokładnie te słowa, które zajęły top 5 pierwszych miejsc. Są to Julka, Sasin, jako jednostka monetarna, spewłenić, czyli podjąć decyzję przez wzgląd na poprawność polityczną. Czwarte i piąte miejsca tuż za podium zajęły hasła wypierdać oraz jebać PiS. Ciężko się nie zgodzić, że są to słowa, które przez ostatnie miesiące opanowały język młodych ludzi w Polsce. Po części rozumiem decyzję PWN, bo zgadzam się, że konflikty społeczne bardzo mocno narastają. Polaryzujemy się jako społeczeństwo, mamy coraz bardziej skrajne poglądy, a obecna sytuacja dostarcza nam kolejnych tematów, w ramach których się ze sobą żremy. Natomiast to nie zmienia to tego, że pewne określone słowa są używane i wpisują się w trendy tego, o czym młodzi ludzie dzisiaj rozmawiają. Więc dobrze byłoby mieć odwagę, żeby to ogłosić i o tym powiedzieć. Takie moje zdanie o tym konkursie. Kochani, jest delikatny problem z dzisiejszym overkiem, bo z racji, że nie mam grupy, to nie mam czego przeglądać. Nawet mi jej nie wyszukuje, tego oryginalnego klubu sympatyków. Znalazłem natomiast fejkowy klub sympatyków Łysego, który możemy przejrzeć i zobaczyć, jaki tam panuje poziom. Znalazłem także klub zbanowanych sympatyków Łysego, ale jeszcze mnie nie przyjęli. Znalazłem też najlepsze memy sympatycy Łysego, grupa dla fanów i zbanowanych, no bo to dobre. Zbanowani odrodzeni hajsownicy. O, też co dołączymy, patrzcie, dołącz do grupy. I możemy jeszcze na Polish skład dołączyć. Zobaczmy, jakie są memy poza hajsownikami. Kiedy w końcu spotykasz znajomego z internetu? To nawet niezłe. Kiedy twoja przyjaciółka nie odpowiada ci od kilku godzin? Lol, umarła. Ha. Top 10 praw fizyki. Prawo Neumana, kto w boksie kopie i obala, ten z fejmem ma migiem wypierdala. Super. Jebisz ich, tą jebną dramę? Tak, nie. Oczywiście, że nie. Jak można? To jest najlepsze wydarzenie w polskim internecie 2020. Dobra, może nie najlepsze, ale... Kurczę, widzieliście, co się dzieje? Jakie to wszystkie armaty odpalone. Jak ktoś nie widział, to kamerzysta i Fagata wstawiali na siebie story. Fagata powiedziała, że kamerzysta jest pedofilem i znalazło się mnóstwo dziewczyn, które to poświadczyło. Kamerzysta powiedział, że Fagata nie brała leków, jest niezrównoważona psychicznie, wkręciła sobie, że są razem i zniszczyła ich mieszkanie i groziła mu nożem. Kruszwil nagrał film o tym, że zakończył współpracę z kamerzystą. Dlaczego? Pokazał wezwanie kamerzysty do sądu za ćpanie i molestowane przez kamerzystę dziewczyny nagrały oświadczenia. Gdzie jest TVN? Uwaga, przepraszam, kiedy jest potrzebna. Prawdopodobnie, kiedy oglądacie tego overka, to już jest dalszy rozwój wydarzeń, bo ja to nagrywam we wtorek o 16, więc to jest stan na wtorek na 16, ale na pewno już coś więcej się podziało. Kamerzysta odpowiedział na film Kruszwila. Biłeś Karolinę, Karolina przyznaje się na nagraniach. Na to, że ją szarpałeś, na to, że znęcałeś się nad nią psychicznie. Nie chciałem tego nigdy publikować, nigdy. Co tu się dzieje? Przecież mieliśmy na siebie tyle brudów, każdy z nas miał na siebie tyle brudów. Ja się przyznam do wszystkiego, co zrobiłem. Ale ty rozjebałeś się właśnie w internecie, Marek. O nie, co to jest? Kruszwil je? O nie, to Kruszwil ma posypane narkotyki na talerzu. No, tam srebrna tacza, rulonik, Mareczku. Nigdy nie ćpałeś. O nie! Czy ćpałem? Mówię oficjalnie, tak, zażywałem narkotyki. Marek również zażywał narkotyki. Pierwszy raz do domu, kiedy spróbowałem narkotyków. Przyniósł je Kubańczyk. Co to jest? Tomasz D. od lat sprzedaje psy? Nieprawda! Kocham moje pieski. Kubańczyk, tonący brzytwy się chwyta, kamerzysta, amator, małolatek, mefedronowy, uwodziciel. A! Nie było mnie 2 godziny przy komputerze. Dobrze być w tej nudnej części YouTube'a. W sensie, moi najlepsi koledzy, kolega Ignacy, zrobił sobie drugie dziecko, ma kanał popularno-naukowy, opowiada o ciekawostkach. Bardzo ciekawy kanał, polecam. Paweł z Dla Pieniędzy wpadł, opowiadali, kiedy wytniemy wszystkie lasy. Warto obejrzeć sobie. Mandzio gra sobie w gry na streamie. Robimy sobie mniej więcej, testujemy rzeczy. Jachu sobie ocenia piosenki, robi muzę. Prowadzimy z takie basic życia i jest gituwa. Rekwerek se montuje, filmów na kanał nie wrzuca. Czemu Rekwer filmów na kanał nie wrzucasz? Kiedy ostatnio coś wrzucił? GTA pit Yahoo, o, teledysk se zrobili. Porażkę, więc siadaj na tyły i goń za balazem. Los Santos jest nasze, po udanej akcji mam na sobie 5 gwiazdek. Kozak.
Proszę, na tle fałeczki, jaka tutaj fałta ładna. Możecie dać znać, co tam sobie myślicie o tej dramie. Ja w tej sytuacji chyba nie będę się jakoś turbo tam wypowiadał, bo nie wiem, to znaczy tam jest tyle wątków, zawiłości i tak jest namieszane pomiędzy nimi. To trochę jak w Team X, że jak tam gdzieś się rozsypuje jakaś paczka, każdy ma potem trochę inną wersję historii, a tak naprawdę, no to oni w tym byli, to oni tam wiedzą, co się powydarzało, nie? Jest to natomiast jakoś tam ciekawe do obserwowania, bo pokazuje, że te ładne fotki, uśmiechy, drogie mieszkania i samochody na Instagramie, to jest jakaś tam część tej działalności. Nie, a pod spodem wszyscy jesteśmy jednak ludźmi na koniec dnia. Kurde, nie przyjęli mnie na żadną zbanowaną grupę. Co tam na Magic Squadzie dalej? Co wolicie? Wiedzieć, że twoi przyjaciele cię lubią, wiedzieć dokładnie, co o tobie myślą. No i tutaj większość by chciała wiedzieć, co o tobie myślą dokładnie. Ja myślę, że to tak się wydaje, dopóki się nie dowiemy. Tak sobie myślę. Ludzie nie lubią szczerości. To, że większość mówi, że ceni szczerą opinię, jest tylko ich własnym przeczuciem, bo kiedy przychodzi do rzeczy z rzeczywistością, nazywają szczerość kłamstwem, bredotą, obrazą. No, tak chciałem zasugerować delikatnie. Ja bym się obraził, jakbym się dowiedział, co ludzie naprawdę o mnie myślą. Powiem wam, że ten Magic Squad, stopa egipska, grecka, rzymska, a ty jaką masz? Sprawdzę. No jak na moje, to... egipska. Daję lajka. Kozak grupka. Dobrze, że sympatyków już nie ma, tam takie cringe'owe memy. To jest poziomik, słuchajcie. Uwielbiam go. Super. Oceniamy razem Zamelia Daria. 0,10. On 8 piszpli. Ale nie rozumiem. Oceniamy razem Zamelia Daria. I co, oceniacie, że to jest ta Amelia? Nie, to nie jest ona. To jest ktoś inny chyba. Jakie tam ma ocenki? Okej, dawaj. A, że ludzie proszą o ocenkę. I chłop stawił... A, tutaj taki gangster, że jest gangsterem. I Natala dała mu 4. I Natala uczęszczała do liceum imieniem Karol Wojtyły, więc ja bym się liczył z jej zdaniem. Tutaj chłop powiedział oki, szlachta nie pracuje, uczył się wyższa szkoła robienia hałasu i dostał 5 też od Natalii. Polajkował jej? 5 to beka. O, ale Wiktoria dostała 9. I Natalia dostała 9,5. Natalia woli dziewczynę ewidentnie. O, Mieszko Król, siema. No hej, dam ci 7. Dzięki bardzo. Elo. 1? Jak można dać 1? Pokażcie, Daniela. Należy również do odradzeni hajsownicy Gimpera. Proste, Daniel, masz dychę ode mnie. 12 nawet ci daję. Co jest jeszcze na tym Magic Squadzie? Jakie tu mają zabawy? Ludzie. Oceniamy sobie z chłopakami. Od 1 do 10, coś tam, 11 ideały. I jakie tam ocenki dajecie dziewczynom, no? To są te chłopaki, co oceniają. Ten ocenia i ten ocenia, takie chłopaki. O, a tu pomijają masę dziewczyn. Czemu pominęliście te dziewczyny? Bo co, za małe oceny by miały? Boicie się im napisać? Że dwa? Takie kozaki niby w necie? Właśnie nie kozaki nawet. Ola Adamczyk tutaj, 10 na 10 dali. A co, Zuzi nie napiszecie już? Martyna, 11. O, nikogo nie ocenili prawie. Angelika wstawiła zdjęcie, też nie ocenili. Ale słabiaki chłopaki. Julia tu filmik wstawiła. Ze swoimi trzymasz lamę. Jak masz miękkie serce, to obyś dupy nie miał szklanki. Kozak, paluch sztos. 11 dał jej Krystian. I Bartek 10. Trzeba słuchać palucha, dziewczyny. Co ja robię na tej grupie? Czemu robimy przegląd Magic Squadu? Marzysz prezent od świętego Mikołaja? Tak, nie. Czy ja mam w sumie? Ja sobie zamówiłem. Książki se kupiłem w tym roku. Będę czytał. Edukował się. Mam dużo różnych. Jak coś fajnego będzie, to wam mogę na Instastory polecić. Wbijajcie Gimperowski na Instagrama do mnie. Co byś wolał? Nie musieć używać korektora? Za każdym razem robić idealne kreski eyelinerem. A, to dla dziewczyn takie. Ja bym wolał kreski eyelinerem robić, ale no mniej osób mnie popiera. Co wolisz robić w szkole? Bić się versus uczyć się. Czy tadelko.pl? Tak, co? Jesteśmy. Ej, ten chłop się promuje na grupce, Jan Stosur. Jan Stosur i dzisiaj pokażę wam dzień, jaki wygląda studyjny. Kozak. No i co wam powiem, będę nagrywał właśnie tam swój singiel. Sikor przy kamerze, jest dobrze. Będzie nagrywał singiel, pokaż byczko, co tam nagrywasz. Ej, jest dzień szczęśliwy, bo wszyscy moi mili, będziemy się bawili. Ale ma mikrofon kolorowy. Nawet co śpiewa. Bałem się, że gorzej będzie. Ej, gra w ogóle. Ja to ten, tak myślałem, że się pośmiejemy coś, jak chłop ma skillę. Jan Stosur, słodziutka, słodziuteńka. Okej, dobra, to może być trochę gorzej. Słodziutka, słodziuteńka, ty dla mnie najpiękniejsza. A nie ma teledysku, a ja czekałem, aż się zacznie, o Boże. Zwariowałem dla ciebie. Piękne. Żebania mała, płyną już drinki wszędzie, a ona na parkiecie królową jest, ja zwariowałem. Ej, wiecie co wam powiem? Dać chłopu ze 3 lata i wsadzić go na trapowy beat, a nie na te disco polo. I to by w ogóle się różniło od tego, co nawijają dzisiejsi raperzy. Możecie mnie hejtować, bo wiecie, że taka jest prawda. Żebania mała, płyną już drinki wszędzie, a ona na parkiecie królową jest, ja zwariowałem.
Trapowy beat i Żabson by to śpiewał? W ogóle nikt nie... Kozak by było. Gdzie ja zawędrowałem? Sprawdźmy klub sympatyków Łysego w takim razie. Tomasz Działowy Gimpenis napisał Gimpenis. A ot, widzę, że tu będzie również kupa śmiechu na tej grupie. Rozstali się. Czy to koniec ekipy? Freeze rozstał się z Verso? Co? Newsway.pl i Fightway.pl udostępnił link? Mamy nagranie. Freeze zerwał z Verso. Verso w materiale wideo opowiada, że na 3 miesiące pobytu w USA przez 1,5 miesiąca codziennie płakała. Była zamknięta z całą ekipą, ale wtedy ekipa nie była jej tak bliska, gdy straciła swojego chłopaka. Sprawę opisywaliśmy jakiś czas temu, ale wtedy nikt nam nie wierzył w to. Verso rozstała się Freeze'em. Wszystkie szczegóły są w poniższym filmie od 8.55. Co mniej więcej się tam znajduje? Ja tu zdradzam wszystko, co się zdarzyło i przede wszystkim wszystko, czego się nauczyłem i co umiem. Naprawdę, to co dostaliście w trakcie tego całego... Nie ma tu nic. Chociaż może pewnie tak to odbierzecie, ale ja płakałam praktycznie codziennie. Ja nie dość, że byłam daleko od rodziny, a ja jestem bardzo związana z moją rodziną, też od przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. I byłam zamknięta z ekipą. Ale wtedy ta ekipa nie była mi już tak bliska, bo już straciłam Karola. Jednym z tematów, o których nikt nie wie, było nasze zerwanie z Werą, które było w Stanach i o którym właśnie tam opowiadamy. Ło! Myślałem, że to fake! A, nie wiedziałem! Prawdziwa historia ekipy i szkolenie. Jak zostać numer jeden na YouTube, Freeze? Myślałem, że to fake 200%, a tu się okazuje, że nie. Stary, kiedy ty coś zepsujesz, stary, kiedy on coś zepsuje. Ten odcinek się powinien nazywać najgorsze memy z internetu. Nie wiem. Najman Pozew Fame MMA. Kolejny mem. Już wkrótce mój nowy mem, zapowiedział Szymon. Ksiądz idzie z tacą, moja babcia. A to ten, stary. Podochroniarz, który zapomniał spadochronu, umarł na koronawirusa. Pewnie się od gołębia zaraził. Miałby maskę, to by przeżył. Ha, 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 ha. Od najman się do mandarynki wyrywa. Nawet okej. Okay. Kiedy jesteś pierwszy raz u ziomka i śmietnika nie ma w szafce pod zlewem. Nie moje, ale myślę, że się spodoba. Płatki czy mleko? Reżyser życia po dniu nagrania odpowiedzi na dramę. A że co? Jeśli jesteśmy ostrożni, prąd nie powinien nas kopnąć. Tymczasem prąd. A to też stare. Moja mama szykująca mnie na rozpoczęcie roku, mały ja. To zabawne nawet. Prawdziwy hajsownik nie wie co to strach. On w ogóle nic nie wie, bo to debil. To śmieszne. No dobra, nie ma tu nic na tej grupce. Nic nie ma na żadnych grupkach. Wyrzucili mnie zewsząd. Nigdzie mnie nie przyjęli. Usunął mi Zuckerberg grupę. Jest drama, chociaż to co o czymś pogadałem. Co mam wam mojego walla pokazać? Mam grupy z pieskami. Znacie pieski? Pieski są git. Pieski są najlepszą grupą w internecie, możecie dołączać. O, tu jest piesek. Jedziemy do Maka i jest taki słodziak. Ni to pies, ni to foka. I tu taki pieseł słodki. O, tu jakiś filmik. Buzi, buzi. No, to są grupy w internecie. Patrzcie, o. Jestem piranią, człowiek, zjem cię. Zimno się robi, zdjęcia wakacyjnych piesków. Ojoj, na pontonie se pływa. Piesek trzynóżkowy, ojoj, ale słodziaczek. Ale dzielny. No i są takie, o, widzicie, pozytywne filmiki. Niespodzianka. Desperado. Ale kozak. No i takie pozytywne treści są na pieskach. Dobra, nie mam nic więcej co robić na tym overku. No pogadałem sobie, idę czytać książki. Dzięki, że byliście. No za tydzień już z nowej grupy sobie przejrzymy po prostu rzeczy. Tu no, musiałem ogłosić, że jest nowa grupa i tyle. Podajcie sobie, link oczywiście znajdziecie też w opisie. Dzięki za uwagę. No i tak o, no żegnamy się. Wesołych świąt życzymy, wszystkiego dobrego. Elo.